Eksplorację rozpoczynamy na dworcu kolejowym w Witaszycach. Do obiektu próbujemy dostać się przez wyrwę w płocie od strony torów. Lepiej tędy może wejść. Chociaż ja bym wolał... Nie, tu jest za bardzo osłonięty zaręczy. Cukrownia w Witaszycach rozpoczęła produkcję cukru w 1897 roku. W latach świetności zatrudniała blisko 450 pracowników stałych i do 1200 w czasie kampanii cukrowej. Cukrownia zajmuje olbrzymi obszar obejmujący 13 hektarów gruntu. Ma również własną bocznicę kolejową. Obiekt od lat stał nieczynny. Działalność zakończono tu około 12 lat temu. Nieruchomość jeszcze jakiś czas temu należała do niemieckiej firmy Pfeiffer & Langen Polska S.A. Niestety dziś mieszkańcy Witaszyc, z których wielu przepracowało całe swe życie w cukrowni, są zmuszeni obserwować, jak obiekt odchodzi do historii. Podczas eksploracji okazało się, że na terenie obiektu trwają prace rozbiórkowe. Musieliśmy więc wykazać się wyjątkową umiejętnością unikania ochroniarzy i pracowników. Na terenie ponad stuletniej cukrowni pojawiły się buldożery, a proces rozbiórki postępuje. Prawdopodobnie zakład zniknie z powierzchni ziemi w czerwcu 2015 roku. Tak smutny los spotkał wiele cukrowni w Polsce. Hej.
4. Filtry od maski. Antypyłowe. To jakieś kanciapka. Przymioty ewidencyjne i kasy. Ewidencja. Szafeczki, gaty, narzędzia, są jeszcze narzędzia, klucze, wszystko jest. Te lampki nawet są. Cukier, diament, etykiety. Podejrzewam, że tak. To też podjąca podlega? Nie wiem. Patrz, spis znaczków narzędziowych. W kostkach. Patrz, są oryginalne opakowania. Zobacz, gdzie to jechało, na wykonywanie to jest. I to jest co? Gdzieś jechało na jakieś Turcję czy coś takiego. Jeszcze oryginalne opakowania. Zobacz, mnóstwo jest tego opakowania, całe kartony. Worki, zobacz, papierowe worki. Ja mam taki duży worki. Sypy jakieś. A, tu była pakownia. Tu była pakownia cukru. No nie wiem. No może ma hamburgera, nie ma, ale... Gdzie mam tną? Podczas przemieszczania się po obiekcie zostaliśmy zatrzymani przez pracownika ochrony i musieliśmy niezwłocznie opuścić teren cukrowni.